Cześć. Ostatnio dotarły do nas nowe membrany Spectrum. Jest to jedna z najwydajniejszych membran, jakie są na rynku i wydaje mi się najwydajniejsza membrana, która do nas trafiła. Działa na mega niskim ciśnieniu. Bardzo dużo czystej wody można pozyskać na małym ciśnieniu. Dzisiaj nie do końca o tym. Opowiem Wam, jak można sprawdzić właśnie wydajność swojej membrany. Czy ona już się nadaje do wymiany, czy może jeszcze opłaca się ją potrzymać w takim stanie, jakim jest. Dobra, aby to wykonać, to pierwsze, co musimy zrobić, dostać się do węża, który wychodzi z membrany i jeszcze przechodzi przez filtr deionizacyjny. No, w każdym systemie wygląda to trochę inaczej. W Reosie wygląda to w ten sposób, że musimy uwolnić ten wąż, tak aby bezpośrednio to, co wychodzi z membrany, ta czysta część, czysta woda, która jeszcze jest dofiltrowywana przez ten ostatni filtr, żebyśmy ją mieli po prostu otwartą i żebyśmy mogli zbadać, ile ma ppmów, jak jest dofiltrowana. Ok, zmierzmy teraz wartość wody, która wychodzi z membrany. Generalnie ta membrana jest praktycznie nowa, a wodę mamy tutaj dość czystą, więc jest to 3 ppm. I taką wodą w zasadzie można myć okna. Ale jeżeli membrana im bardziej jest zużyta, tym ta wartość jest coraz wyższa. Lub właśnie im woda jest brudniejsza, tutaj mamy wodę około 250, a membrana jest nowa, więc ją dofiltrowuje praktycznie do zera. Takie standardowe wartości to jest około 10, 20, 30, także tyle mniej więcej po membranie będziecie mieli. I ta wartość stopniowo się będzie zwiększać. I kiedy tą membranę należy wymienić na nową? To już musicie sobie to wszystko przekalkulować, bo po prostu jeżeli im brudniejsza woda trafia do tego ostatniego filtra, tym częściej go musicie wymieniać, więc tak naprawdę ta decyzja zależy od Was. Także tutaj bym podszedł do tego po prostu na logikę. Jeżeli jest 50, jeżeli jest 100, wychodzi z membrany, no to w moment ten filtr jest zużyty. To wymiana tego kosztuje 80 zł, więc warto sobie to po prostu przekalkulować. Ja bym wymieniał przy 40, gdzieś 50, wymieniałbym membranę na nowo. No bo po co mam wydawać dwa razy częściej na tą żywicę? No to się nie opłaca. Może też się zdarzyć tak, że na przykład podepniecie się do wody, która ma 600 na wejściu, a nie 250 jak u nas. Wtedy Wam od razu wychodzi 40. No to nie przeskoczycie tego w żaden sposób. No musicie to przyjąć po prostu na ten ostatni filtr i wymienić go szybciej. Ale jeżeli wrócicie do wody 200, to pewnie będzie to te 10 ppmów. Jeżeli właśnie ta woda przy tej wodzie 200 zaczęłoby pokazywać 40, no to wtedy już należy myśleć o tej wymianie. Dobra, rozgadałem się, chyba wystarczy.